Rozwoju Pomorza jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza, pomaganie przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym. Do głównych celów tej agencji należy wspieranie przedsiębiorczości, wspomaganie władz samorządowych w realizacji polityki regionalnej, wspieranie procesów inwestycyjnych, obsługa środków pomocowych Unii Europejskiej, promocja województwa pomorskiego oraz inicjowanie i uczestnictwo w projektach współpracy międzynarodowej. Agencja Rozwoju Pomorza jest instytucją pośredniczącą w działaniu 1.1 Ekspansja przez Innowacje. Poddziałanie Ekspansja przez Innowacje, wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Obwodnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski są przyjmowane w terminie od 1 sierpnia do 29 września 2017 roku. Konkurs ten powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2018 roku, natomiast nabory wniosków są prowadzone w trybie konkursowym. Głównym zadaniem interwencji w tym działaniu będzie upowszechnienie proinnowacyjnych zachowań w szerszej populacji przedsiębiorstw, w szczególności w związku z wykorzystaniem specyficznych potencjałów rynku oraz lepszym powiązaniem wydatków prywatnych i interwencji publicznej w tym zakresie. Do grupy docelowej tego działania należą przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne rozwiązania lub prowadzący pracę B plus R lub korzystający z usług jednostek sfery B plus R oraz innowacyjne startupy, szkoły wyższe i podmioty sfery B plus R współpracujące z przedsiębiorstwami w realizacji i praktycznym wdrożeniu wyników badań oraz prac rozwojowych lub dysponujące ich wynikami. Typy projektów objęte pomocą w tym działaniu. W ramach prac badawczo-rozwojowych możliwe będą po pierwsze realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji. Po drugie, wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej. Po trzecie, zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B plus R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą. Po czwarte natomiast, realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników realizowanych przez jednostki B plus R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami. W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B plus R przedsiębiorstw możliwe będą budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B plus R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi ponad 102 miliony złotych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie zostały ustalone. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. Inicjatywa Jessica. Umożliwia ona państwom członkowskim Unii Europejskiej finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych, np. pożyczek, dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.
Istnieją trzy pożyczki w ramach tej inicjatywy. Są to pożyczki stanowiące pomoc publiczną, niestanowiące pomocy publicznej oraz objęte pomocą de minimis. I w związku z wyczerpaniem dostępnych środków zostało wstrzymane przyjmowanie wniosków o pożyczkę Jessica. Pomorski broker eksportowy. Jest to projekt, który wspiera aktywność eksportową firm z województwa pomorskiego. Jego działania kierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę w województwie pomorskim, nastawionych na rozpoczęcie działań eksportowych, rozwój działalności eksportowej oraz zdobywanie nowych rynków. Czas trwania projektu to lipiec 2016 rok do czerwca 2023 roku. Wartość przedsięwzięcia wynosi około 84 milionów złotych, w tym ponad 64 miliony stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten ma w swojej ofercie trzy programy wsparcia. Po pierwsze, wstęp do eksportu dla firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych bądź są początkującymi eksporterami. Po drugie, rozwój eksportu. Program dla firm chcących rozwijać swoją dotychczasową działalność na rynkach zagranicznych. Po trzecie, granty przeznaczone na udział w zagranicznych wystawach, targach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych. Planuje się cztery konkursy w ramach tego ostatniego projektu. Pierwszy konkurs grantowy jest to konkurs kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty indywidualnie, podmiotów realizujących projekty na rzecz innych małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być jedynie mikro, mali i średni przedsiębiorcy. I w ramach projektów mogą zostać dofinansowane między innymi wydatki na wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w imprezie promocyjnej. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 40 tysięcy w przypadku mikro, małego lub niego przedsiębiorstwa realizującego projekt indywidualnie, 300 tysięcy w przypadku podmiotu realizującego projekt na rzecz innych mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, jednak nie więcej niż 30 tysięcy złotych na jedno mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo będące ostatecznym odbiorcą wsparcia. Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej i pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Wnioski te należy składać w terminie od 11 do 29 września 2017 roku do godziny 15. Natomiast planowane rozstrzygnięcie konkursu jest to pierwszy kwartał 2018 roku. Dziękuję bardzo za uwagę. To tyle w dzisiejszym szkoleniu. Zakończenie, tak? Zakończ masz? Okej. Okay. Dobra, zakończ.